fascynujących cieniach najnowszej historii wyłonił się geniusz strategii, kształtujący losy całych narodów i rzucający wyzwanie granicom ludzkich ambicji. Wizjonerski, bezwzględny i charyzmatyczny zdobywca, który z ognia rewolucji ukuł imperium. Posłuchajcie teraz słów Napoleona Bonaparte. Powodem, dla którego większość ludzi woli ponieść porażkę niż sukces, jest to, że zamieniają to, czego chcą najbardziej, na to, czego chcą w danej chwili. Ludzie, których należy się bać, to nie ci, którzy się z tobą nie zgadzają, ale ci, którzy się z tobą nie zgadzają i są zbyt tchórzliwi, aby ci to powiedzieć. Na świecie są tylko dwie siły, miecz i umysł. Na dłuższą metę miecz zawsze zostaje pokonany przez umysł. Otaczają mnie kapłani, którzy nieustannie powtarzają, że ich królestwo nie jest z tego świata, a mimo to chwytają za wszystko, co tylko mogą. Nigdy nie przerywaj wrogowi, gdy popełnia błąd. Ludźmi kierują tylko dwie dźwignie – strach i własny interes. Jeśli chcesz odnieść sukces na świecie, obiecaj wszystko, nie dostarczaj niczego. Najlepszym sposobem na uczynienie wszystkich biednymi jest naleganie na równość bogactwa. Gdybym dał wolność prasie, moja władza nie przetrwałaby 3 dni. Ludzie, którzy zmienili świat, nigdy nie osiągnęli swojego sukcesu, przeciągając obywateli na swoją stronę, ale zawsze podburzając masy. Jedynym sposobem przewodzenia ludziom jest pokazanie im przyszłości. Przywódca jest rozdawcą nadziei. Przyjaciół należy zawsze traktować tak, jakby pewnego dnia mogli stać się wrogami. Jest tak wiele przepisów, że nikt nie jest bezpieczny przed powieszeniem. Odwaga nie polega na tym, że masz siłę, aby kontynuować. Odwaga trwa, gdy nie masz siły. Religia jest doskonałym materiałem do utrzymywania zwykłych ludzi w spokoju. Religia jest tym, co powstrzymuje biednych przed zabijaniem bogatych. Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam. Obraz jest wart 1000 słów. 10 osób, które mówią, robi więcej hałasu niż 10 tysięcy, które milczą. Ludźmi łatwiej rządzi się swoimi wadami niż cnotami. Zwycięstwo nie zawsze polega na wygraniu bitwy, ale na podniesieniu się z upadku. Świat nie zostaje zrujnowany przez niegodziwość niegodziwych, ale przez słabość dobrych. Stajesz się silny, przeciwstawiając się porażce i zamieniając stratę w zysk, a porażkę w sukces. Miłość jest zajęciem próżniaków, rozrywką zapracowanych i rozbiciem statku władcy. Wielcy ludzie są meteorami przeznaczonymi do spalenia, aby oświetlić ziemię. Sztuka wojny polega na kupowaniu czasu, gdy twoje siły są słabsze. Nieznajomi to tylko przyjaciele, którzy czekają, aż coś się wydarzy. Aby stać się dobrym człowiekiem, trzeba mieć wiernych przyjaciół lub zadeklarowanych wrogów. Nigdy nie polegaj na tłumie pełnym niestabilności i kaprysów. Zawsze należy się przed tym zabezpieczyć. Ileż jednak rzeczy pozornie niemożliwych udało się osiągnąć dzięki zdecydowanym ludziom, którzy nie mieli innego wyjścia niż śmierć. Armia lwów dowodzona przez sługę nigdy nie będzie armią lwów. W polityce głupota nie jest wadą. Niecierpliwość jest wielką przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Ci, którzy leczą to nagle, nie zbierają niczego lub jedynie niedojrzałe owoce, które nigdy nie dojrzeją. W naszych czasach nikt nie ma pojęcia o tym, co jest wielkie. Zależy mi na tym, żeby im to pokazać. Po popełnieniu błędu lub doświadczeniu nieszczęścia genialny człowiek zawsze staje na nogi. Po zwycięstwie zasługujesz na piwo. W porażce potrzebujesz tego. Pozbądź się zmartwień, zdejmując ubrania w nocy. Stado szuka wielkich nie ze względu na nich, ale ze względu na ich wpływ, a wielcy przyjmują ich z próżności lub konieczności. Nie możesz walczyć zbyt często z wrogiem, bo nauczysz go całej swojej sztuki wojennej. Zrobiłem wszystkie obliczenia. Przeznaczenie zrobi resztę. Jedynym zwycięstwem nad miłością jest ucieczka.
W polityce nigdy się nie cofaj, nigdy się nie powstrzymuj, nigdy nie przyznaj się do błędu. Najlepszym sposobem dotrzymania słowa jest jego niezdradzanie. Nie ma potrzeby ukrywać prawdy. Wystarczy po prostu odłożyć to na później, aż nikt się tym nie przejmie. Połowa ludzi na świecie żyje poniżej średniej. Aby właściwie ocenić charakter człowieka, musimy widzieć go w nieszczęściu. Odwagi nie można udawać. Jest to cnota, która wymyka się hipokryzji. To niepokonana dusza człowieka, a nie charakter broni, której używa, gwarantuje zwycięstwo. Na wojnie, podobnie jak w prostytucji, amatorzy są zwykle lepsi niż profesjonaliści. Przed seksem nie mów kobiecie nic o swoich kompleksach. Pole bitwy to miejsce ciągłego chaosu. Zwycięzcą zostanie ten, kto zapanuje nad tym chaosem. Nie ma nic trudniejszego, a zatem cenniejszego niż umiejętność decydowania. Najlepszym lekarstwem na ciało jest spokojny umysł. Opieram swoje obliczenia na oczekiwaniu, że szczęście będzie przeciwko mnie. Niemożliwe to słowo, które można znaleźć tylko w słowniku głupców. Mądrzy ludzie tworzą dla siebie możliwości i sprawiają, że wszystko jest możliwe. Głupiec ma wielką przewagę nad człowiekiem rozsądnym. Zawsze jest z siebie zadowolony. Nigdy nie przypisuj zła temu, co można odpowiednio wytłumaczyć głupotą. Dopóki nie rozwiniesz skrzydeł, nie będziesz miał pojęcia, jak daleko możesz polecieć. Pokaż mi rodzinę czytelników, a pokażę ci ludzi, którzy poruszają świat. Historia to zbiór uzgodnionych kłamstw. Aby zrozumieć człowieka, trzeba wiedzieć, co działo się na świecie, gdy miał 20 lat. Czegokolwiek garako, i namiet ni pragnies. Atrzymes. Śmierć jest niczym, ale życie pokonane i pozbawione chwały oznacza codzienne umieranie. Zamówienie, które może zostać źle zrozumiane, zostanie źle zrozumiane. Wielka ambicja to pasja wielkiego charakteru. Osoby nią obdarzone mogą dokonywać bardzo dobrych lub złych czynów. Wszystko zależy od zasad, którymi się kierują. Zazdrość jest deklaracją niższości. Możliwości tworzę możliwości. Moc jest moim panem. Zbyt ciężko pracowałem na jego osiągnięcie, aby ktokolwiek mógł mi to odebrać. Ręka, która daje, jest pomiędzy ręką, która bierze. Pieniądze nie mają kraju. Finansistom brakuje patriotyzmu i przyzwoitości. Ich jedynym celem jest zysk. Głupcy mówią o przeszłości, mądrzy o teraźniejszości, a głupcy o przyszłości. Jest tylko jedna rzecz na tym świecie, a jest nią ciągłe zdobywanie pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy, władzy i jeszcze większej władzy. Wszystko inne jest bez sensu. Kto umie ślebiać, umie też oczerniać. Kobieta śmiejąca się to kobieta pokonana. Nikogo poza mną nie można winić za mój upadek. Byłem moim największym wrogiem, przyczyną mojego własnego katastrofalnego przeznaczenia. W tej chwili na ekranie pojawiają się dwa filmy. Kliknij jeden z dwóch i kontynuuj z nami.